kiedy spędzam bardzo fajny czas z kolegami i tak dalej. Wiesz, na przykład wśród Polaków i tak dalej, że cały czas gdzieś imprezujemy, gdzieś bawimy się, robimy coś cały czas. Nagle wstaję rano, patrzę na lustro i mówię, o fuck, jestem Azjatą, zapomniałem. Warszawiacy są tolerancyjni. Wcale nie są według mnie tolerancyjni. Ja chyba też do końca nie jestem. No zdecydowanie tak. No tak, chyba tak. No na pewno nie. Myślę, że tak. Tak, oczywiście. Tak. Nie słyszałam o jakichś burdach na morderstwach związanych z tym, czy coś w tym rodzaju. Nie lubię głupich pytań, no dajcie głupoko. My dla wszystkich mamy wielki szacunek. Na pewno są tolerancyjni, bardziej niż w innych miastach. To jest takie miasto w procesie jakiejś zmiany. Na szczęście Wietnamczycy mają bardzo pozytywne stereotypy u Polaków, że są bardzo pracowici, grzeczni, ciszy. Poszukałem stereotypy na Google i wyszło mi coś takiego, że jesteśmy krwawiczymi diabłami wysłanymi przez Boga, żeby zniszczyć świat. Żyjemy wszystko, co po drodze trafi, jesteśmy chciwi, nieuczciwi i zabijamy bezlitosni. Patrzę na mamę. Wow, jakoś nie pasuje do mojej mamy. Basically, I'm just a housewife, but while I'm living in Warsaw, just to fulfill my leisure time, I took a journalism course. Jestem teraz, można powiedzieć, działaczką polityczną i społeczną też. Przede wszystkim tak naprawdę dla władz Wietnamu jestem wrogiem narodu. Studiuję tutaj na SGGW, turystykę. No teraz mam zamiar zmienić szkołę na SWPS, na psychologię, bo wydaje mi się, że jak skończę turystykę, to nie będzie mi tak... Nie będziemy dużo do roboty po prostu. Na początku organizowałam tylko wieczory taneczne, ale już właśnie pierwszy sygnał już od razu od ambasady, że to jest wroga działalność. Mieliśmy jakąś sztuczkę, to jest wina tej pani i wchodzimy, czekamy na policję, policja przyjeżdża, coś tam sprawdzają i tak mówią, dobrze, to pani wina coś takiego, ona mówi, ale to jest Chińczyk, proszę pana, niech pan coś tam zrobi, nie? Wietnamczycy najbardziej nie lubią policjantów, no bo się bardzo często wykorzystuje ich słabość jako osoby nielegalne. Myślę, że to jest po prostu rasizm, ale myślę, że chyba większość policjantów, no nie większość, ale połowa albo coś tam, przedtem byli może, nie wiem, dresami, adresacy jak są, wiemy. Almost 4 years living in Warsaw, I never experienced any kind of how to say it, rash attitude towards me. It's actually the other way around. Chodzę sobie, piłem piwko na podłuku, coś tam, jest za szepka, hej Chińczyk, yo, coś tam, nie? Tam było głupie pytanie zadawali, jakieś dziwne. Nawet nie chcę o tym mówić, to jest chyba taka głupia nawet. Na pewno po policji to urzędy, zwłaszcza do spraw cudzoziemców, da się odczuć w niektórych urzędach takie poczucie, że, takie nastawienie, że jak cudzoziemiec przyjdzie do urzędu, to musi bardziej się starać niż przeciętny Polak. I find it difficult for me is the language sometimes. For example, I have to make a at the beginning, of course, reservation to meet doctors, for example, and they don't speak English, so I really have to always rely on my husband or my mother-in-law to help me to translate. Jeśli ktoś mówi po polsku, to zawsze naprawdę bardzo uzyska wśród Polaków, niezależnie gdzie, czy to jest małe miasto, czy to jest stolica. A język polski, wiadomo, jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Jak można z Google to zobaczyć. Pierwszy to jest chiński oczywiście, a nie znam chińskiego, ale tak wielu ludzi tak myślą, że znam chiński, ale nie znam. One time I have experience, I was walking in Złoty Taras
in the mall, and there was a group of young people, and they greet me arigato, which is in Japanese. And I was just smiling because I'm not Japanese, but of course I understood what they were saying. Polacy jeszcze kiedy są pijani, bardzo lubią mówić po angielsku. Jestem na imprezie, przychodzi do mnie jeden jeszcze, ja mówię, hello, where are you from? Ja mówię, wiesz, o, jestem z Mongolii, cześć, nie? Znam polski, nie? O, do you speak English? Ja mówię, nie, mówię po polsku. You speak English. W małych miastach nie budzi zdziwienie, że Wietnamka chodzi po ulicy. W Warszawie jest dużo Azjatów, obcokrajowców. Na przykład, kiedy ja jestem na wsi albo coś tam, to kurde, jestem jak zoo, jestem tym tygrysem, wow, nie? Patrzą na mnie cały czas. Polish people, they like the girls, they go to solarium, for example, to have dark skin. And in my case, I've been born to have like dark skin, so they kind of adore people with brown, kind of brownish skin. Niektórzy ludzie patrzą się tak. Patrzą się tak inaczej. Po prostu to są oczy. Nie można tego. Ty byś tego nie zrozumiał. Nie wiedziałbyś, o co mi chodzi, ale po prostu w tym sensie, że są to takie oczy, takie wzroki, nie? It's something really happy to hear when someone say, oh, you have nice skin, for example. W Polsce są trzy rodzaje Azjatów. Jakie? Pierwszy. Niski Chińczyk, gruby Chińczyk. Jeśli jest wysoki, to jest dziwny Chińczyk i tyle. Tak się dzieli w Polsce. Wietnamczycy się czują akceptowani przez samych Polaków, mimo tego, że bardzo duża część z nich nie ma legalnego pobytu. Znają tylko trzy kraje z Azji. Japonię, Chiny. I może Wietnam, bo Wietnamczyków jest bardzo dużo w Polsce. Jesteśmy rodzinni, zresztą tak jak Polacy, i przez to też zyskujemy chyba dalsze sympatię Polaków. What I also find here a lot, there are still many families that they're living together, for example with the babcia, with the grandma, with the, I don't know, with the in-laws or uncles. W Europie jest tak, że kiedy rodzice starzeją się i dzieci mają swoje życie, zostawiają rodziców albo wysyłają do dom starców, nie? Ale na przykład w Mongolii nie ma takiej akcji. Jeśli zostawisz rodziców w taki dom starców, to jest po prostu, to nie wchodzi w ogóle w rachunek. What I like about Polish people, they have this Eastern culture, they kind of a bit different than from West to West culture. They're more like open. Życzę humor Polaków dla mnie jest trochę blisko do angielskiego. Śmieją się z dziwnych rzeczy, ale Polacy nie mają dystansu do siebie. Ja na stand-upie nie robię dowcipu o Polakach. Oni się obrażą, powiedzą, kurde, zabiję tego Mongoła, nie? Albo wezmasz tu dresów, nie? Z czym się kojarzą Azjaci w Warszawie? Sajgonki. No albo to jest handel, jeśli chodzi po prostu taki, no powiedzmy, tymi dużymi chińskimi towarami tureckimi. Sajgonki. Przecież to trzeba w Urzędzie Miasta, oni mają statystyki. Mają już własny jakiś biznes, czy to kebab, czy coś takiego, czy sprzedają gdzieś tam na targach. Azja z handlem. W pierwszej chwili pewnie pomyślę o barkach pseudochińską kuchnią. Chyba kuchnią i właśnie jakieś chińskie restauracje, coś w tym stylu. Najwięcej to chyba w tych budkach z kebabem. To raczej Turcy. Znaczy no ciężko mi ich odróżnić. Ale Wietnamczycy też mają te budy z sajgonkami. Tak no to z sajgonkami tak, raczej, można powiedzieć gastronomia. Ci, którzy tworzyli pierwszy bar, restaurację, nie mieli tak naprawdę wyboru, co dać Polakom, żeby smakowało i przypomniało wietnamskie jedzenie. Kiedy jestem na wakacje w Mongolii, wracam do Warszawy, to pierwsze rzecz, co ja zrobię, to zawsze idę kupić sobie burgera. Każdy kolejny musiał robić to, co poprzedni już zrobił, bo już się boi eksperymentować. Bo z kolei może być osądzany o to, że podaje się nieprawdziwe wietnamskie jedzenie. W początku w ogóle nie mogłem się przyzwyczaić, kiedy dostawałem zupę, zawsze chciałem trzy porcje, nie? I potem normalnie jeść drugie danie, bo nie ma tam mięsa. Kiedy jem coś bez mięsa, to jest dla mnie, to nie jest jedzenie, to jest nic, czuję się taki
City. Dzięki stadionowi właśnie można, Polacy mogli poznać już prawdziwe wietnamskie jedzenie. Tęskniłem za McDonald'sem albo takim rzeczy, nie? Fast foodem. Takim jest z McDonald'sem, nie? KFC albo coś tam, a uwielbiam KFC. I wiesz, że tylko 5 krajów w Europie są KFC? Polska potrzebuje taką przestrzeń, gdzie można doświadczyć właśnie kształtowania tej wielokulturowości poprzez naturalnych kontaktów między ludźmi. Stadionu już teraz nie ma, no ale już słyszałam przepowiednie, że po Euro 2012 znowu wracają. Nazywam się Dawa Cyryncymy, ale Dawa to jest imię, Cyryncymy to jest nazwisko. Przyjechałem z Mongolii. Nazywam się Ton Van Eng i pochodzę z Wietnamu. Natomiast przyjechałam do Polski mając 13 lat. My name is Srini. I'm from Indonesia and I've been living in Warsaw, Poland for almost 4 years. Polish song that I now like to sing it from my daughter is actually the Koci Koci Łapki. Nie za bardzo słucham polskiej piosenki. Słucham Demono. Koci Koci Łapki, lepiej pojedzie do babci. Żałuję, że cię kochałam, żałuję, że cię poznałam. To po co kurde poznasz z tym? Pojedzie do babci, pojedzie do cioci. Bez sensu to. Okej, to idź do psychologa, żeby to powiedzieć, nie do piosenki. Babcia da pieniążka, dziadek da pieruszka, something like this. Człowiek z żelaza. There's like pierwsza miłość, I know on TV. No i przesłuchanie. Ja lubię Cezary Pazura, on jest fajny aktor. No, na pewno Miś. Killer jest bardzo fajny film. Rosół. It's like dobowy obiad. I like this kind of food. Jestem z tą wywarką barów mlecznych. Kaczka, the duck. No, schabowy zawsze jest dobry.